W tym filmie zobaczycie przebiegi napięcia oraz prądu na wyjściu przekształtnika częstotliwości. Zapraszam do oglądania. Na lewym mierniku z oscyloskopem będziemy obserwować przebieg napięcia, a na prawym przebieg prądu. Przebieg krzywej prądu zmierzymy na przekładniku prądowym. Ostatnim członem przetwornika, do którego podłączony jest silnik, jest falownik. W falowniku są zainstalowane tranzystory IGBT, są to tranzystory bipolarne z izolowaną bramką. Częstotliwość przełączania tranzystorów sięga 20 kHz. Sterowanie tranzystorami odbywa się za pomocą modulacji PWM, czyli za pomocą zmiany szerokości impulsów. W zależności od częstotliwości kluczowania, czyli włączania i włączania zaworów półprzewodnikowych, na wyjściu falownika pojawia się sinusoida o mniej lub bardziej łagodnym kształcie. I to w zasadzie ode mnie wszystko, jeżeli chodzi o trochę teorii na temat przemiennika częstotliwości. Przebieg krzywej prądu jest zniekształcony, ale przypomina sinusoidę. Przebieg napięcia jest prostokątny. Przy tych pomiarach na wyjściu przemiennika częstotliwość była regulowana od 0 do 150 Hz. Sto. Pięćdziesiąt. Dwadzieścia pięć. Tu jeszcze raz w innym ujęciu przebieg krzywej prądowej.
Jeżeli chodzi o interpretację tych wyników, tych wykresów, ja się nie podejmuję, za małą wiedzę mam na ten temat. Możecie w komentarzach napisać, co o tym wszystkim sądzicie. Dziękuję za uwagę.